Czercz w piwnicznej zdroju przechodzi całkowitą metamorfozę. Od kilku tygodni nad potokiem trwa budowa nowego mostu, który ma umożliwić budowę przedszkola i żłobka na terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego. Jednocześnie rozpoczęła się wymiana na wierzchni Deptaka wzdłuż potoku, który od lat jest ulubionym miejscem spacerów dla turystów. To również fragment szlaku, który prowadzi na Obidze, Eliaszówkę i na szlaki wprost w Pieniny. Inwestorami są gmina i Związek Gmin Krynicko-Poprackich. Przetarg na na pracę trzeba było ogłaszać aż pięć razy, bo za każdym razem oferty były zbyt wygórowane. Wykonawcę udało się wyłonić dopiero po modyfikacji projektu, zamiast nawierzchni asfaltowej zostanie położona nawierzchnia z betonu.